Taki był dzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko. Tak głęboko gdzieś, jak pogoda ma nasze plany, to nie zdajemy sobie z tego sprawy, na przykład silny wiatr, no to ja się muszę zastanowić, czy ja muszę płynąć. Słyszałam taki argument, ale ja zapłaciłem 1500 zł za dobę, ja muszę wypłynąć do tych Mikołajek z Giżycka, nie muszę. Nie muszę. Ja pracuję też na morzu jako kapitan i zazwyczaj jak podejmuję decyzję o zostaniu w porcie, to też czasami dostaję taki argument, że my ci płacimy za pływanie. Nie, kapitanowi nie płaci się za pływanie, tylko za podejmowanie decyzji. Informacje napływające od miłośników żeglarstwa i motorowodniactwa w regionie są zatrważające. Przeszkolenie przyszłego sternika motorówki często trwa kilkanaście minut, a czasem nie ma go wcale. To oznacza, że dosłownie i w przenośni w tym temacie powinniśmy wziąć ster w swoje ręce. Ja nazywam się Ola Bobicz, a to jest kolejny magazyn reporterów Meloradia i w tym wydaniu przychodzimy do Was z bardzo ważnym tematem. Chodzi o czarter bez patentu. I teraz może Wam się wydawać, że jest to bardzo prosta sprawa. No nie jest tak do końca. Będzie nas o tym przekonywać nasz dzisiejszy gość. Piotr Lewandowski, instruktor żeglarstwa motorowodny ze szkoły żeglarskiej Morka. Na Mazurach jestem gościnnie, firma moja mieści się w Kaliszu, natomiast przyjechałem tutaj przygotować materiał edukacyjny głównie dla osób, które mają prawo pływać bez patentu i to całkiem dużymi łódkami, no żeby po prostu wiedzieli, jak się poruszać, żeby było bezpiecznie, bo to, że ktoś nie ma patentu, nie zwalnia go z tego, że musi znać przepisy i nie tylko, tak, i musi wiedzieć, jak się poruszać po tych waszych pięknych Mazurach. Chwilę przed rozmową udało mi się porozmawiać z pana kolegą i tak naprawdę okazuje się, że tutaj na wodach szlaku Wielkich Jezior Mazurskich toczy się pewnego rodzaju eksperyment. Mianowicie chodzi o to, że za stery takiego dużego houseboata wsiada osoba, która nigdy wcześniej z tego typu sprzętem styczności nie miała i porusza się po tej wodzie. Jak wypada ten eksperyment? No wypada eksperyment w ten sposób, bo kolega jest z nami, który pierwszy raz jest, że no... Okazuje się, że nie jest to jakoś strasznie skomplikowane, z wieloma rzeczami sobie bez problemu radzi, no ale ma pomoc w postaci dwóch instruktorów, to też jest troszeczkę inaczej. No ale są sytuacje, gdzie no, instruktor musi, że tak powiem, awaryjnie przerywać działania kolegi, no bo, że tak powiem, no, może dojść do jakichś niebezpiecznych sytuacji. Natomiast faktycznie jest tak, że jak osoba jedzie na wakacje ze swoją rodziną i jedzie pierwszy raz, no to ona nie będzie miała takiego wsparcia w postaci kadry instruktorskiej, tylko jedzie z rodziną i przeważnie ta rodzina nawet też nie wie, jak za bardzo pomóc, czy przy cumowaniu, czy przy innych manewrach. No i chcemy właśnie takie przygotować materiały i wideo, i podręczniki, żeby ci, co chcą pływać i chcą się nauczyć, żeby wiedzieli. Właśnie, to co pan ważnego powiedział, jedzie bardzo często z rodziną, ze znajomymi i tak naprawdę jako sternik takiej jednostki za tych wszystkich ludzi, za swoją załogę odpowiada, z czym może do końca sobie nie zdaje sprawy. Dokładnie tak, ja mam takie powiedzenie, że jeżeli ktoś się podejmuje bycia tym, prawo mówi kierownik statku, tak potocznie na nich tutaj mówicie sternicy, tak, sternicy, jest to osoba odpowiedzialna za statek i odpowiedzialna za załogę. Ja sobie żartuję, że nawet jak jedziemy na wakacje i wynajmujemy łódkę, to ten kierownik statku, sternik, on nie jest na wakacjach. On musi za wszystkich myśleć, żeby sobie ludzie krzywdy nie zrobili, żeby było miło, no żeby nie doszło do jakiejś tragedii, żeby to się nie okazało, wakacje z piekła rodem, tylko po prostu wymarzony urlop. Panie Piotrze, bardzo mnie to zastanawia, bo jeżeli płyniemy żaglówką, to musimy mieć patent sternika jachtowego, musimy wiedzieć, czym jest zwrot przez sztak, przez rufę, jak się zachować w przypadku nagłego pogorszenia pogody. Natomiast w przypadku tak dużej jednostki, która jest już zasilana silnikiem, nie żaglami, takie przygotowanie trwa bardzo często godzinę, a czasem niekiedy jest praktycznie bez przygotowania. Jak to się dzieje? Jakim cudem? No cud jest taki, że proszę się postawić, znaczy tak, żeby była jasność, patent nazywa się żeglarz jachtowy i do 7,5 metra nie trzeba mieć uprawnień, ale zostawmy uprawnienia na bok, bo czy ktoś ma uprawnienia, czy nie ma, to i tak musi to samo umieć, tak? To jest tylko kwestia, że nie musi zdawać tych egzaminów. Ustawa nakazuje, żeby osoba, która wypożycza taką łódkę, przeprowadziła szkolenie, ale nie ma żadnych instrukcji, przepisów wykonawczych, czy nawet głupiej instrukcji, która powie, co ma być na tym szkoleniu. I teraz proszę się postawić w roli takiej firmy czarterowej, która ma do wydania 30, 40 czy więcej jachtów jednego dnia, bo wszyscy przyjeżdżają w sobotę.
to poza przeszkoleniem pod tytułem tak się uruchamia lodówkę, a tu jest toaleta i z niej korzystamy w ten sposób, tak się uruchamia silnik, to tamtego szkolenia więcej nie ma. No i tutaj też chcemy wyjść naprzeciw z tymi materiałami edukacyjnymi. No mamy w tym doświadczenie, jako e-learning w branży żeglarskiej wprowadziliśmy jako pierwsi w Polsce, jeszcze zanim to było podczas COVID-u popularne, tak, modne. Od 2006 roku robimy i oprócz podręcznika będzie też kurs online z filmami, z testami i tak dalej. I mam nadzieję, że firmy czarterowe będą zachęcały do tego, żeby ktoś sobie taki kurs wykupił, czy będą dodawać do czarterów. Po takim kursie online on przejdzie sobie test, wydrukuje mu się certyfikat i firma czarterowa będzie miała załatwiony temat szkolenia, a ten człowiek będzie umiał, bo to, że oni wywijają jakieś rzeczy, typu robią sobie, stają w dryf i na środku szlaku żeglownego i robią sobie zdjęcia, bo jest ładniej, przeszkadzają innym łódkom, to wynika nie ze złośliwości, tylko z niewiedzy. Czyli w dryfie nie staje. Nie na szlaku żeglownym, tak? Dokładnie. Biorąc pod uwagę tak duże łodzie, z czym możemy mieć największy problem jako osoby początkujące? Co pan zauważa? Z masą jednostki. Te houseboaty, my pływamy teraz, wynajęliśmy do zdjęć 40-stopową, czyli prawie 12-metrową łódkę, to waży kilka ton. Tego nie zatrzyma się jak małej wiosłówki ręką czy nogą, bo można sobie zrobić krzywdę. Wyobraźmy sobie 7-tonową załadowaną ciężarówkę, która nie ma hamulców i porusza się z prędkością 10 km na godzinę i nie jesteśmy w stanie tego, tu nie ma hamulca, że wdepnę hamulec i zatrzymam, tu muszę pracować silnikiem i ludzie o tej właśnie masie często zapominają. Na wodzie mniej energii trzeba, żeby rozpędzić łódkę, no bo 7-tonowej ciężarówki pani raczej sama nie popchnie po ulicy, natomiast 7-tonową motorówkę bez problemu za cumę pani przeciągnie przy bezwiecznej pogodzie, tak? Czyli tej energii mniej potrzeba, my ją bardzo szybko, a pęd jest ten sam, no bo tu jest masa razy prędkość, tu się nic nie zmienia. Więc jak nadamy jej ten pęd, potem też, skoro ją się łatwo rozpędza, to wcale łatwo jej się nie zatrzymuje, tylko dość trudno. Nie? No i to jest główny problem. Jeśli mówimy o tych umiejętnościach sterowania, to też może przenieśmy się trochę do środka takiej jednostki. Czy to jest tak jak w tych nowych samochodach, że tam więcej się zaczyna świecić, więcej opcji mamy do wyboru, więcej rzeczy może się skomplikować, im ten sprzęt jest nowszy i to jest też wiedza, którą warto by było sobie przyswoić przed takim rejsem? Na szczęście nie, bo samochody faktycznie nowe, nowoczesne są dosyć mocno skomplikowane, wyposażone w elektronikę. Tutaj jest cały czas tylko prosto. Mamy ster, czyli kierownicę, mamy silnik, który sterujemy tylko przód, tył i obroty, taką manetką, plus często wyposażone są dodatkowo do ułatwienia manewrowania te statki w stery strumieniowe, czyli takie poprzeczne elektryczne silniki, które tam w bok są w stanie pchać tą jednostkę i to jest bardzo duże ułatwienie, ale jest to prymitywnie proste i bardzo dobrze, tak? To są duże ułatwienia, więc samo manewrowanie nie jest skomplikowane. Poza tą masą jednostki bardziej to bym się przejmował tym, co się dzieje na wodzie. Te odcinki, które w przypadku sterowania tego typu jednostką mogą sprawiać spore trudności dla takiego sternika, to jakie to są odcinki, na przykład na takich Mazurach? No sama pani wie, że tutaj ruch jest taki, że u mnie w mieście to w godzinach szczytu samochodowego nie ma takiego ruchu, jak w sezonie tutaj macie łódek, no i trzeba mieć oczy dookoła głowy, no i znać te zasady, tak? Wyprzedzać niejako ruchy tej łódki trochę wcześniej, tak? Druga jednostka też musi zauważyć nasze intencje, że my chcemy jej ustąpić, bo to też ich zachowanie zależy od tego. Po prostu no, poruszanie się po wodzie, same znaki, które, żeby wiedzieć, żeby nie wpłynąć w jakieś kamienie, mieliznę, bo to wtedy się uszkodzi łódkę i kończy się na żurlobie. Jeszcze potrącona nam zostanie opłata całkiem niemałej wysokości. No tak, to tak jak pan chyba na początku wspomniał, że straszny urlop, a nie zamiast właśnie tego słonecznego mazurskiego. Ile dni już tutaj jesteście? Ile dni pływacie? Przyjechaliśmy w poniedziałek, jesteśmy do czwartku, bo tutaj mamy, my nie jesteśmy na wakacjach, tylko ewidentnie szykujemy właśnie filmy i materiały, zdjęcia do podręcznika, do kursu online, no i też na YouTubie firmy Morka też można znaleźć, będą te filmy też publikowane. Zależy nam na tym, żeby ludzie mieli gdzie się nauczyć, tak? Jak ktoś jest rozsądny, tak jak rozmawiałem przed chwilą z ratownikami, że najważniejsza rzecz na wodzie to jest rozsądek, a nie jakieś tam
aparaty fotograficzne zabierać, więc jak ludzie są rozsądni, ja wierzę w rozsądek ludzki, jak będą mieli gdzie się nauczyć, to się nauczą, no i będzie na pewno odrobinkę, mam nadzieję, bezpieczniej. Czyli tak, podstawowa sprawa, wyruszamy na Mazury, nie wiem, mieszkamy w Warszawie, przyjeżdżamy na Mazury, mamy taki fajny plan, że zabieramy całą swoją, nie wiem, 8-osobową rodzinkę, szwagra, siostrę, brata, dzieci, żonę i kogo tam jeszcze. Ruszamy wszyscy na tego typu jednostkę, to co, googlujemy, szukamy tego typu instruktażu, co mamy zrobić, żeby przyswoić sobie tę wiedzę? No najprościej to zaglądać na stronę albo na Facebooka firmy Morka, morka.pl. Ja planuję wydać to, bo to chwileczkę będzie trwał montaż, chwileczkę skład książki będzie trwał, zdążyć koniec czerwca, początek lipca, tak? No mogłem się za to wziąć wcześniej, no ale no wziąłem się wtedy, kiedy miałem czas, więc po prostu no na lipiec będę starał się to złożyć. Część tej wiedzy będzie w formie, że tak powiem, ogólnodostępnej, bezpłatnej? Tak, oczywiście. Część, zwłaszcza ta dotycząca bezpieczeństwa, będzie na naszym kanale YouTube dostępna bezpłatnie, bo uważam, że takie rzeczy, no to oprócz zarabiania pieniędzy, co jest głównym celem każdej firmy, no to też trzeba coś robić takiego dla ludzi, żeby było bezpiecznie. Sam jestem ratownikiem, więc zdaję sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. I ostatnie pytanie. Tak właśnie pana racjonalnym zupełnie okiem, znajomość sprzętu, znajomość zasad bezpieczeństwa, tego jak na wodzie zachowuje się człowiek, ile czasu potrzeba, żeby przyswoić wiedzę poruszania się tego typu jednostką, jaką jest chociażby właśnie, tak jak pan wspomniał, 12-metrowy houseboat? No myślę, że na początku takiego charteru, jak ktoś nie miał z tym do czynienia, to fajnie by było, żeby sobie spróbował wziąć instruktora, może z firmy czarterowej na jeden dzień chociaż, żeby mu pokazał, poćwiczył te manewry, żeby zobaczył, jak ta łódka manewruje. To nie jest żadna skomplikowana wiedza, więc myślę, że jeden dzień na początek starczy. Oczywiście to nie jest, wiadomo, że jakby on się uczył 3 miesiące, to będzie lepszy niż ten co jeden dzień, ale wiemy, że czasu po prostu nie mamy i dobrze, żeby zaczął chociaż od tego. A później, no to ja mam taką radę, że no z pogodą nie ma żartów i musimy drugą rzecz przyswoić, że pogoda naprawdę tak głęboko gdzieś, jak pogoda ma nasze plany, to nam się nie zdajemy sobie z tego sprawy, więc jak sobie to zaakceptujemy, ten fakt, to przecież jeżeli pojawiają się jakieś cięższe warunki, na przykład silny wiatr, no to ja się muszę zastanowić, czy ja muszę płynąć. No właśnie, bo to jest też taka sprawa, że kiedyś słyszałam taki argument, ale ja zapłaciłem 1500 zł za dobę, ja muszę wypłynąć do tych Mikołajek z Giżycka, nie muszę. Nie, nie muszę. Ja pracuję też na morzu jako kapitan jachtowy. Częścią mojej pracy jest pływanie z turystami, przeważnie po ciepłych akwenach i zazwyczaj jak podejmuję decyzję o zostaniu w porcie, to też czasami dostaję taki argument, że my ci płacimy za pływanie. Nie, kapitanowi nie płaci się za pływanie, tylko za podejmowanie decyzji. Dziękuję serdecznie za rozmowę i jeszcze tylko dodajmy, gdzie poszukiwać tych materiałów, które obecnie panowie tutaj tworzą na naszych jeziorach. Szkoła żeglarstwa Morka, po prostu po haśle Morka i stronę znajdą państwo i Facebooka i też YouTube'a. Już na YouTube jest bardzo dużo edukacyjnych materiałów dla żeglarzy motorowodniaków, więc zapraszam. Dlaczego Morka? Co to takiego? Morka jest to nazwa wiatru i tak się nazywała łódka, na której tutaj właśnie na Mazurach pierwszy raz pojechałem jako sternik, czyli taka pierwsza profesjonalna robota. Nie powiem, jak dawno to było, czyli ale było dawno. Czyli nazwa nie jest przypadkowa. Nie jest przypadkowa. Tak jak i rodzaje wiatru, warto też to poznać, tę materię, z którą będziemy mieli styczność. Dziękuję panu bardzo, pani dziękuję.